Bowska, Magda Grabowska. Wyobrażałam sobie, że usiądzie przede mną kolorowy ptak. I nie zawiodłam się. Miło mi, cieszę się. Tak Ciebie postrzegam, jako takiego kolorowego ptaka na polskiej scenie muzycznej. Cieszę się. Mam nadzieję, że zapracowałam sobie na to. Po pierwsze muzyką, po drugie tym, jak wygląda wszystko, co jest rzeczywiście w co jest opakowana ta muzyka. Chyba nie ma lepszej pory na wydanie Twojej nowej płyty, jak właśnie wiosnę. Bo trzymam to wydawnictwo, bardzo kolorowe. I to takie uczucie podobne do tego, kiedy łapiemy te pierwsze promienie słoneczne i jest nam tak ciepło, jest nam tak wesoło i taka jest właśnie płyta. No, cieszę się też bardzo. Przyznam, że no, kosztowała mnie ona dużo pracy i to pracy jesienno-zimowej. I trochę na przekór wszystkiemu musiałam te kolory tam, znaczy chciałam te kolory tam włożyć i ułożyć je tak, żeby właśnie na wiosnę wybuchło to wszystko. Mam nadzieję, że się udało i że zaskoczę niektórych wnętrzem tej płyty. Zastanawiam się, chociaż powiedziałaś już to, ale myślałam o tym, co ty robisz zimą. Bo wyobrażam sobie, że zawijasz się w swój kolorowy kokon i zapadasz w sen. Bo dla mnie jesteś taką wiosenną, bardzo letnią osobą i mam wrażenie, że ty w ogóle nie funkcjonujesz zimą. Słuchaj, wbrew pozorom mam dość czarny charakter. Nie, żartuję, ale nie jestem wcale taka kolorowa zawsze. Najlepiej wie to mój mąż, który musi się zmagać z różnymi moimi stanami. Ale słychać to też w tych tekstach, tak myślę. Więc zima i w ogóle jesień. Jesień to jest najbardziej twórczy czas dla mnie. Zawsze i zawsze był. Więc tak naprawdę bardzo twórczo spędzam go na pisaniu, na piosenek, więc to jest taka praca, gdzie się trochę człowiek musi ze sobą zmagać i męczyć. I tak samo zimą, no cały czas przesiedzieliśmy wiele, wiele, wiele godzin w studio. Oprócz tego cała praca nad koncepcją taką plastyczną i graficzną tej płyty też trwała długo i rodziła się razem z muzyką, równolegle. I po prostu zawsze tak się cieszę, kiedy już łapię ten moment i podejmuję ostateczną decyzję, jak to będzie wyglądać, bo póki jej nie podejmę, to po prostu chodzę z truta i nie da się ze mną gadać. Więc czyli to studio to, jest to był swojego rodzaju kokon właśnie zimowy. Można powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju zimowy kokon, w którym jest po prostu fabryka. Dużo pracy w kokonie. Są takie płyty, które są bardzo nacechowane porami roku. Kaktus był bardzo letni, wręcz tropikalny. Pysk może być wiosenny. Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek ostatnio ktoś nawet powiedział mi, że on tam czuje zimę. Zimę i taką budzącą się dopiero do życia wiosnę. Tak jak na przykład w piosence Smogla Striko rzeczywiście tam się pojawia śnieg i taki krajobraz Warszawy raczej. No, kiedy ten śnieg tak zalega i wcale nie jest fajnie. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko jakby barwy, które są w tej muzyce, będą bardziej wiosenne w nastrojach. Chociaż... A czy ty masz takich artystów właśnie, których dzielisz na zimowych i letnich? Na pewno mam takich, do których sobie wracam w takie ciepłe zimowe wieczory, żeby tak się trochę ogrzać od nich, to na pewno. I rzeczywiście jest coś takiego w takich letnich, wakacyjnych piosenkach, że się chce do nich wracać, bo one napawają radością, ale czasem też dobrze na przekór tych letnich słuchać w zimie. Taką postacią, którą lubię słuchać jesienią i w ogóle muzyką, jest na przykład muzyka Fismola. Uważam, że ona jest taka jesienna i właśnie taka zimowa na kubek herbaty, jest piękna i bardzo lubię słuchać jego płyty. A kim jest ta dziewczyna na okładce? No to jest trudne pytanie. Najważniejsze to chyba wiesz, że człowiekiem po pierwsze, otwartym na ludzi generalnie rzecz biorąc, takim co ciągle szuka, ale też jednak już osadzonym w rzeczywistości, z takim poczuciem, że jestem raczej w dobrym miejscu tu i teraz, w dobrym czasie
i szczęśliwa, bywam szczęśliwa, więc cieszę się z tego. No i jestem twórcą. I chyba i to najbardziej mi towarzyszy przez całe życie, po prostu tworzenie rzeczy. A jeśli ktoś sięgnie po tę płytę, nie znając pierwszej, nie znając Kaktusa, to co szepnęłabyś takiemu komuś do ucha, stojąc przed półką z płytami? Jakby nie znał Kaktusa? Tak. I zastanawiał się, czy sięgnąć po tę płytę właśnie. Właśnie, szeptanie do ucha komuś to jest właśnie to, co można by było zrobić, bo wtedy nawiązuje się taki intymny kontakt z kimś i właśnie wydaje mi się, że te piosenki niosą ze sobą taki potencjał do tego, że ja tam szepczę do ucha, więc może wyszeptałabym, jeśli chcesz sobie poszeptać, to kupuj. Posłuchaj. Ale też ja lubię tą płytę za kontrasty, za to, że jest tam właśnie i energia, i high, i taka jakaś ciemność, i trochę mroku, i ostry beat, i takie mocne lidy, i też jednak ballada, która mam nadzieję kogoś wzruszy, mnie wzrusza, więc się cieszę z tego, że mnie wzrusza, bo to też w tym chodzi, że ta muzyka jest ode mnie, tak? Że ona jest po prostu moja. A jakiego koloru jest ta muzyka? Ona ma wiele kolorów. Właśnie nie nadawałabym jej jednego, tylko jednego. I uważam, że przechodzi tak jak ja dzisiaj trochę, od takich delikatnych róży do... Właśnie zasłaniam mikrofon. Od delikatnych róży do... przez czerwień do takich bordo odcieni. Więc raczej nadałabym jej tą gamę kolorystyczną. A dlaczego muzyka musi koegzystować z obrazem? Myślę, że jest to poniekąd wymóg dzisiejszych czasów, bo my dzisiaj wszystko oglądamy i ja sama wszystko oglądam dzisiaj. I wydaje mi się, że tak jest, że niektórych piosenek ciężko by było zrozumieć niektóre piosenki, gdyby nie obejrzało się ich z teledyskiem, bo ta filmowa opowieść też nadaje coś. Natomiast są też twórcy, których to potwornie denerwuje, że właśnie, bo muzyka przecież sama w sobie jest już formą, która jest wystarczająca, prawda? Więc oczywiście nie ma takiej konieczności. Natomiast ja uważam, że dobry obraz pomaga muzyce. To niestety trochę komplikuje sprawę. Bo nadajesz swoją interpretację słuchaczowi. Tak, trochę tak. Dlatego ja lubię abstrakcyjne teledyski, takie, które wcale nie każą interpretować wszystkiego jakby jeden do jeden, albo takie, które zaskakująco interpretują go inaczej niż prawdopodobnie by się wydawało na pierwszy rzut ucha. Wydaje mi się, że to też utrudnia artystom kontakt z ludźmi, dlatego że jak się jest muzykiem, to przecież nie trzeba być równolegle plastykiem, prawda? Nie trzeba być twórcą wizualnym, który ma panowanie nad tym wszystkim. W związku z tym trzeba mieć ludzi od tego i to utrudnia. Ja na szczęście robię to sama, więc znaczy nie wszystko oczywiście, ale dużo rzeczy jestem w stanie zrobić sama, co jest związane z tym, jak wygląda Płowska i jej płyta. Natomiast no, zawsze obrazek filmowy czy zdjęcie to nigdy nie będzie twoja własna i zawsze tylko i wyłącznie twoja wizja. Skoro dźwięk i obraz muszą ze sobą współgrać, to może jesteś niespełnioną aktorką? Na pewno nie. Nigdy nie miałam w ogóle takich ambicji też aktorskich. To jest jakaś taka jedyna gałąź, która zupełnie... Jestem tylko aktorką amatorką na potrzeby swoich teledysków. Ale widać, że świetnie się w nich czujesz. No bo są na maksa moje, jest to moja muzyka i zawsze, kiedy już decyduję się na realizację teledysku, no to jakby jestem w 100% przekonana, że to, jaką wizję ma reżyser, ma absolutnie sens i chcę ją robić. Ale bardzo podziwiam pracę aktorów. Cieszę się, że właśnie w teledysku do piosenki Haj zagrał Mateusz Banasiuk, z którym jeszcze znamy się z czasów studenckich. Więc no właśnie, to takie
tylko flirty z aktorstwem.